świętujemy Dzień Flagi. Po co nam ta biało-czerwona? Nie lepiej niebieska takimi żółtymi gwiazdami? To jest kontrowersyjne pytanie. Wszyscy wiemy, że polska flaga to flaga biało-czerwona. Jest ona dokładnie opisana też w ustawie i nikt nie ma wątpliwości, że barwy biało-czerwone to są barwy Polski. Nie było państwa, a była flaga nasza narodowa, więc na pewno musimy być z tego dumni, musimy to świętować i z tego co obserwuję, to co roku to święto wygląda lepiej, to święto wygląda bogaciej. Tych uroczystości towarzyszących jest coraz więcej. Cieszmy się z tego. Wielu tutaj z potrzeby serca przyszło bezinteresownie i to jest piękny dowód na to, że takie święto było potrzebne i fajnie, że ono jest i też w świetnym miejscu. Między świętami często w jakimś długim przedziale czasowym dnia wolnego, czasu wolnego, więc każdy ma więcej czasu na to, żeby tu wspólnie być. Świętujmy, pamiętajmy o fladze. Jedyne nasze barwy to są barwy biało-czerwone. Wszystkie inne są mniej ważne. To jest nasz symbol narodowy, wokół którego się jednoczyliśmy. Z nim są związane bardzo trudne, ale też wspaniałe chwile naszej historii. Bądźmy wszyscy razem tego dnia. Pojawiłeś się w Łodzi w celu świętowania flagi? Też. Akurat współpracujemy z Andrzejem Koretkowskim od paru lat w różnych zakresach. Andrzej mi pomaga w organizowaniu różnych wystaw w całej Polsce, a ja mu pomagam w projektowaniu, przygotowaniu, opakowania te flagi. No. I przy okazji sobie posłuchasz koncertu. Jest taki pomysł, powiedzmy jak się uda, bo dzisiaj muszę być jeszcze w Warszawie na chorowodzie, biało-czerwonym chorowodzie. To jest jeszcze jedna impreza, która... I zapraszasz wszystkich, żeby tam poszli. Zapraszam, no nie wiem czy to się uda. Nie ukaże, ale coś Łodzi, nie ukaże jeszcze. Ale jeżeli ktoś będzie, to serdecznie zapraszam. No. To też jest nowa inicjatywa, biało-czerwony chorowód na krakowskim przedmieściu, godzina 17. Niektórzy do sądów podają tych, co depczą taką niebieską z gwiazdami żółtymi flagę, a polską by chcieli tak odtrącić. Jak myślisz? Który pomysł lepszy? Nie, no to niech każdy sobie osobiście odpowie na pytanie, która flaga jest mu bliższa. Jeżeli ma jakiś sentyment do swoich własnych korzeni, do przodków, to nie powinien mieć, taka osoba nie powinna mieć dylematu. Flaga Unii Europejskiej jest, może za jakiś czas nie będzie, a może się zmieni, a może będzie miała kolory tęczowe. Nie wiadomo jak to będzie. Wszystko no jest, tak się zapowiada. Tam jest duży dysonans ewolucji. No tak, ale... Nie wiadomo, w którą stronę to się rozwinie. No tak, ale te tęczowe kolory to mogą spowodować, że nie będzie przyszłości. Bo tak, się nie rozmnożą. Tęczowe kolory generalnie ładnie wyglądają, ale niosą ze sobą pewne zagrożenie. No właśnie. Tak jak cały marksizm, czy kulturowy, czy zrealizowany jest rodzajem utopii, który generalnie doprowadza do katastrofy wcześniej czy później. Przepraszam, a trubadurzy to świętują flagę? A oczywiście, że to jest. Ja reprezentuję trubadurów. No dlatego pytam, no nie? No oczywiście. No pytam się. Trubadurzy zawsze z flagą biało-czerwoną. Cały świat. Jesteś organizatorem Marszu Flagi, tak? A w jakim celu organizujesz to? Szczerze? Tak. Inspiracją do tych marszów i święta no to jest pan prezydent Komorowski. On mnie zainspirował, kiedy zrobił orła z czekolady. Jeszcze będąc w kabarecie Pętla Ósemki, zrobiliśmy piosenkę Ciap Strap, orle z czekolady. I to był nasz pomysł. I dzięki zmianie władzy i objęciu, prawda, przez naszą pana profesora Glińskiego, biuro poselskie zainicjowało właśnie łódzkie obchody Dnia Flagi, Dnia Polonii i Polaków za granicą. I to po raz czwarty. Po raz czwarty już, tak? Tak. Ale to tak, to nie jest tak zaściankowo, bo niektórzy to taką niebieską z gwiazdami woleliby. No my kochamy Oni ten, tak nie zaściankowo wtedy. My kochamy ten nasz zaścianek. Wojtek Korkuć, autor plakatów, też kocha zaścianek. Niech żyje zaścianek, nasz łódzki patriotyczny. Niech żyje. Nie czyli, wszyscy patrioci. Czyli ci, którzy chcą tą niebieską z gwiazdami, to również pragną orła z czekolady. Nie, tak bym to tego... Nie, no ja taki wniosek wyciągnąłem. Nie, ja bym tak w to nie wchodził. Po prostu może nie rozumieją ten patriotyzm inaczej. Polecam wszystkim pamiętniki Stanisława Pomian-Szczednickiego i tam jest właśnie... To on tam właśnie pisze,
i to są tak teraźniejsze sprawy, że wielu współczesnych, przeczytając, czytając te pamiętniki, naprawdę nie będzie się niczemu dziwiło, zapewniam Państwa. Właśnie po co nam ta biało-czerwona? Nie lepsza, taka niebieska z gwiazdami? Proszę Pana, to są dwie różne wartości. Biało-czerwona to jest nasza flaga, polska, narodowa. Natomiast ta, o której Pan powiedział, to jest flaga unijna. To jest flaga, która skupia, że tak powiem, pod swoim łopotem różne nacje. Biała-czerwona jest nasza. No to po co się zasklepiać, takim zaściankowym być? Nie lepiej być nowoczesnym i niszczyć wszystko, co polskie? Pana, można być nowoczesnym i szanować wszystko, co jest polskie. I nawet tak trzeba. I trzeba dzieci uczyć? I trzeba dzieci uczyć, jasne. Spotykamy się dziś na ulicach Łodzi, aby świętować Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Polonii i Polaków za granicą. Za kilka dni będziemy obchodzili 70. rocznicę Wielkiego Kasino. 18 maja 1944 roku, po tygodniu walk, około godziny 10, patrol 12. Pułku Ułanów Podolskich opanował klasztor. Na ruinach klasztoru zatknięto polską, biało-czerwoną flagę. Droga na Rzym została otwarta. Ta kiedyś zakazana, a mimo to powszechnie znana pieśń powstawała w czasie trwania bitwy o Monte Cassino. A ostatnia, trzecia jej zwrotka, napisana przez Feliksa Konarskiego około godziny 9 rano 18 maja 1944 roku. Tak wspominają sam autor. Śpiewając po raz pierwszy czerwone maki u stóp klasztornej góry, płakaliśmy wszyscy. Żołnierze płakali z nami. Czerwone maki, które zakwitły tej nocy, stały się jeszcze jednym symbolem bohaterstwa i ofiary i hołdem ludzi żywych dla tych, którzy przez miłość wolności polegli dla wolności ludzi. Czerwone maki. Oh,
Zdałeś? Nie, dopiero lecę. Przekazuję kamerę i lecę. Teraz jestem. Marsz dobiegł końca. Święto flagi kończy się już teraz, nie na galowo, po uroczystościach. Chciałbym gorąco, ale to gorąco podziękować wszystkim, którzy wsparli nasz piękne, nasze święto w Łodzi. Czwarte łódzkie dni flagi Rzeczypospolitej Polski, Dzień Polonii i Polaków za granicą.